Witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku Dzień jak codzień w ACS. Dzisiaj od samego rana bardzo fajny samochód. Przyjechała Alpina z Koszalina. Właśnie już tutaj jakąś diagnostykę chłopaki zrobili. Pan się skarży na wyciek płynu chłodzącego, no ale problem już został znaleziony. Zobaczcie, ten przewód puszcza. O, kord po prostu puścił i ucieka płyn chłodzący. Ponadto nierówno pracuje silnik. Kamil wykona za chwilkę diagnostykę. Wstępnie wiem już co jest. Nie podoba mi się ten separator z tyłu w kolektorze ssącym, który tam jest. Zamówiłem oryginał, także i tak czy siak go wymienimy. Dobra, podjeżdżam. Kamil, do ciebie na stanowisko na diagnostykę. Tak jest. U Pawła na stanowisku kończymy BMW 635 CSI znaną z Torunia. Temat miał robić Kamil, ale w związku z tym, że pojechaliśmy na wyścigi, no niestety takie życie, samochodem zajął się Paweł. No silnik już poskładał, zobaczcie sobie tu te wszystkie rzeczy wyszkiełkowane, bardzo ładnie wyglądają. Tam mamy kompresor klimatyzacji po regeneracji. Założymy nowe o-ringi, właśnie Paweł tutaj wszystko przygotowuje. Za chwilę wygrzejemy silnik, bo procedura mówi, żeby wygrzać silnik i zrobić ostatnie dociąganie głowicy. Także ja te rzeczy zamówiłem. To przyjdzie z ASO. Wyciek jest z tego przewodu. Jest jednak pęknięty od spodu. Także od razu to. Wyrzuca też jedną sondę na banku pierwszym za katalizatorem. Więc te rzeczy są zamówione. Te uszczeleczki też zamówiłem. Jedziemy, ja sobie zobaczę, czy... Bo czasem jest tak, że do Alpiny trzeba zamówić sondę Alpiny. Już się z tym spotkałem, że jak założymy zamiennik lub BMW, to ona tak naprawdę się zepsuje. Także, także wjadę najpierw na stanowisko, Kamil zobaczy, co tam po prostu jest. Nie? I tyle. Dobra, to działamy. Wiem, że na wierzchu było. Tutaj u Sebastiana serwis skrzyni biegów w F25. I wymiana płynu hamulcowego. No tutaj Paweł właśnie... Składam osłony lamp, takie sprawy kosmetyczne, bo tutaj niestety do demontażu chłodnicy klimatyzacji też trzeba rozebrać tą owiewkę, gdyż znajdują się tam przewody klimatyzacji. Okej, to za chwilę go wygrzewamy i wyjeżdżamy. Ja dzisiaj mam bardzo poważne zadanie, M3 E92. Po ulewach panu dostała się woda do bagażnika, zalało cały akumulator, zalało tutaj wzmacniacz. W pierwszej kolejności zdemontuję lampy, zobaczymy czy uszczelki lampy nie puszczają, bo pan myślał, że to uszczelką szyby, no ale szyba musiałaby być całkowicie odklejona, żeby tam się dostawała woda. Tutaj ta uszczelka jest w bardzo dobrym stanie. Więc zacznę standardowo od demontażu lampy. No nie wziąłem się jeszcze za M3, bo przyjechała E60, w której przetopił się przewód. Tutaj po prostu jest stopiony złącze, no słabo styka masa i przez to topi się. No znany temat, zrobię na szybko panu, po prostu przylutuję masowy przewód i na sztywno tam obetnę związki też przylutuję i umówię na kiedyś tam, żeby wymienić całą kostkę i zrobić to tak jak należy, także działa. O, trzeba dobrze nagrzać tutaj. Co tam Sebastian? No chodź, chodź, co tam? No byśmy odpalili skrzynię biegową dotankową. Dobra, to zaraz idę. Dobra, to czekam. Trzeba to bardzo dobrze przylutować, żeby po prostu się to dalej nie topiło. Dałem taki grubszy przewód. No i dobra, gotowe. No i lampa prawa wyjęta i zobaczcie sobie, ewidentnie tutaj leciała woda. Bardzo lekko odkręciły się te śruby, także prawdopodobnie było to za słabo przykręcone, może ktoś tą lampę zdejmował kiedyś do czegoś i po prostu tu uszczelką sobie wlatywała woda, dokładnie w tym miejscu.
zdejmuję, wysuszam i tyle. Druga lampa zdjęta, zobaczcie sobie tutaj. Widzicie, jaka wilgoć? Tą palcami po prostu odkręciłem, widocznie nie było dostatecznie przykręcone i tutaj sobie ta woda wleciała, zobaczcie, tutaj wszędzie jest woda, wszędzie. Akumulator muszę wyjąć, bo tam też stoi woda, także działam. Tutaj Kamil w międzyczasie wymienia w M5 akumulator. Wkładamy troszkę większy niż był, także będzie trzeba przy wpisywaniu w komputer zaznaczyć, że jest większy. I klient tu jeszcze ma jeden problem. Słucham. Jaki problem? Cały czas jest podpięty pod akumulator. Podpięte są klapy od wydechu aktywnego. Mhm. No i chcielibyśmy to zmienić. To znaczy tak, to będziemy musieli się umówić, bo co? Pobiera prąd. Pobiera prąd. Tam jest jakiś przycisk, czy nie? Mam przycisk, mam na to. Aha, aha. Czyli jest pilocik po prostu. Misiek go trzyma. A, misiek go trzyma elegancko. Dobra, no to powiem tak, to się musimy umówić i ja to podepnę tak, dobra, że po zapłonie po prostu będzie no się uruchamiał, nie? Pewnie. To nie jest jakiś problem, no. Czyli ci, co montowali, poszli na skróty i tyle. A czy on sam powiedział? A, sam tak, powiedział, no, że sam nie chciał, że się bał i tak dalej, no. Tak, bo chłopak dobra w wydechach się specjalizuje, natomiast tutaj dobra, jeśli dobra chodzi o dobra BM50 się tam... To jak będziemy się rozliczać za ten, to za to, to wtedy no, ustawimy pewnie się i to zrobimy. No. To tam, no na jeden dzień na spokojnie ja sobie poszukam tak, żeby było bezpiecznie, nie? No. Bo czasami można się wpiąć tak, że wywoła jakiś tam błąd, nie? A jeszcze właśnie się zapytam o jedną rzecz. Bo te klapy, oczywiście one zapamiętują, jak zrobię, wyłączę na otwartych, no to one się otwierają po włączeniu. Mhm. Natomiast w tej chwili przez to jest wyeliminowane coś takiego, że on od samego początku jest na otwartych klapach. A mi się podobał ten rozruch. Żeby na rozruchu był głośno. Nie wiem, czy to ciśnienie jest w stanie ruszyć te klapy, żeby otworzyć je przed odpaleniem silnika. To ja mogę zrobić tak. Nie, to ja wiem, o co chodzi. To ja mogę zrobić to tak, mhm, że ten silniczek uruchomi się przy otwieraniu auta. No właśnie, no. To by czyli było na super takiej zasadzie i po prostu, czyli na pierwszej pozycji na 15 pinie zrobimy i on, jak otworzymy, czy po prostu, no, to on od razu go uruchomi. No, i wtedy zapamięta tą ostatnią pozycję. No to super, tak zrobimy, dobra. No. Tutaj od Sebastiana X3 już wyjechało z serwisu i wprowadziłem następny samochód na serwis. Słuchaj Sebastian, no, tak, tutaj są tarcze, klocki tył do wymiany, dobra, tarcze już przyjechały, klocki dojadą i serwis olejowy. O. Filtry, no to na pewno filtr oleju i powietrza, a kabinówkę zobaczysz. Dobra. I tyle, też sprawdź standardowo filtr oleju, nie? Okej. Okay. Dobra, i co Paweł? Odpalamy. Odpalamy, wyjeżdżamy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Jak to działa? Olej sprawdziłeś? Tak, olej. No, jest no i później wymienimy go jeszcze, nie? Niech on się wygrzeje. O! Ty, ładniusio! Bardzo ładnie. Luzy zaworowe sprawdzałeś pod konikami czy bałku? To. No dobra, to pilnuj temperatury i już, nie? Ale ładnie chodzi. Naprawdę ładnie chodzi. No dobra. No udało się odpuścić śruby tutaj w tym separatorze z tyłu. Słuchajcie, tu jest bardzo, bardzo słaby dostęp. Te śrubki na Torx 30 są bardzo płytkie. Jak słabo dociśniemy i nie szarpniemy, to przeskoczy, a jak już przeskoczy, no to nie ma szans, żeby te śrubki odkręcić. Wszystkie udało mi się odpuścić. Tutaj z przodu już też zdjęliśmy, zobaczcie, tutaj olej nawet leciał. Ta uszczelka już jest mało elastyczna, ona jest tak naprawdę, no nie ma dramatu, ale jest bardzo twarda i ona tutaj po prostu przepuszczała i ssała lewe powietrze. Zdejmuję ten separator, zaraz sobie zobaczycie. Żeby ten separator wyjąć, trzeba odbezpieczyć po prostu. Tam jest takie zabezpieczenie do rurki, która idzie tutaj do separatora tego, który jest przy rozrządzie. O, dobra. Mamy cię. Mamy cię. Uch, zobaczcie ile oleju. I to wszystko też wyciekało.
No tutaj ewidentnie jak się zatkało, to hałasował, więc na 100% jest do wymiany. No ale jest oryginał BMW, zamówiłem też oryginał BMW. Pamiętajcie, że te separatory z zamiennika Febiego, czy Meile, czy jakiegoś w ogóle Chińczyka, one nie działają tak jak powinny. Także jeżeli będziecie zakładać, to tylko oryginał. Dobra, zobaczymy. O, no uszczeleczka twarda jak. No ta jeszcze bardziej twarda niż ten, niż ta z przodu. Zaraz ją wyjmiemy. Jest praktycznie płaska. Zobaczycie jak założę nową. Jak będzie wystawać bardzo. Wyszła. No, tak jest. Stara i widać, zobaczcie, olej. Czyli to ona ciekła. Dobra. Ta jest na pewno na przód, bo tutaj jest właśnie, tym się różni. Dobra, założymy, zobaczycie jak bardzo wystaje właśnie. Przyjechał separator, bo widziałem, że BMW przyjechał. Mhm. Zobaczcie jak wystaje bardzo. Widzicie? No jest różnica kolosalna. Także tak. No dobra Kamil, to idź po ten separatorek i możesz zakładać. Tutaj węce udało mi się wszystko osuszyć. Zobaczcie jak rdzą to zaszło wszystko. O. Tam gdzie stoi akumulator, dogadałem się z właścicielem pojazdu. Są takie plastikowe zaślepki. Zrobiłem malutką dziurkę. Zrobiliśmy taki po prostu technologiczny spływ w razie W, żeby sobie to wszystko wyleciało. Wszystko wyleciało. Wyczyściłem gniazda tam, gdzie przychodzi uszczelka od lampy i zobaczcie sobie, trzeba tak przykręcić. Lampa nie ma prawa tak się ruszać. Trzeba ją delikatnie przykręcić, delikatnie, ale tak, żeby ta uszczelka się ułożyła. Jak za mocno przykręcimy, no to wiadomo, te po prostu gniazda, gdzie się trzyma, plastiki zostaną zerwane. Ja to dokręcę tak po prostu z wyczuciem i powinno być wszystko dobrze. Zobaczcie, nie ma prawa tak chodzić lampa. A ja już ją w miarę przykręciłem, także trzeba z takim wyczuciem przykręcić. No to działa. Wszystko udało się osuszyć. Tu jeszcze zajrzałem do wzmacniacza, bo po prostu po tym zalaniu... O, jest normalnie mokro tutaj wszędzie. Wzmacniacz jest cały w wodzie. Rozkręcę go i po prostu puszczę na nią opalareczkę z daleka. Niech się wysuszy, może się uratuje. Wzmacniacz w M3 się suszy. A ja jadę autem, które robił Sebastian, żeby dotrzeć klocki, zobaczyć czy wszystko jest w porządku. Sebastian w międzyczasie wymienia płyn chłodzący. W jedynce klient podstawił na szybką wymianę płynu chłodzącego. A Kamil działa dalej z autem, także dzisiaj przetestujemy jeszcze kilka samochodów. Oprócz tego jak skończę M-kę, wjadę szóstką na napełnienie klimatyzacji, bo w szóstce, w której robiliśmy głowicę, jest jeszcze do napełnienia klimatyzacja, bo tam, tak jak widzieliście, nowy kompresor poszedł. Wzmacniacz osuszyłem, ale nie działa całkowicie. Nie trzeszczą głośniki i całkowicie nie działa radio. Odnośnie tutaj jeszcze, zobaczcie, ugnił przewód. Także ten przewodzik trzeba wymienić lub zalutować. Jeszcze raz muszę wyjąć akumulator i zobaczyć, co tam jest. Jeszcze skanuję chwilę. To niech skanuje, jeszcze się, wiesz, przejedziemy, zobaczymy, bo on ma jeszcze takie... Wcześniej on cały czas drgał, a? Wiesz, a teraz ma tak... A nie, no, bo on skanuje się. A teraz ma tak, że on chodzi i takie ma jakieś, wiesz... Dobra. Tutaj klient jeszcze chciał, żeby zobaczyć przy 120 jakieś drgania są, wiesz, na wodzie. Zobaczymy, co tam się dzieje. Mówił mi pan też przy okazji, żeby wyregulować ilość spryskiwacza. Dobra, poczekaj. Panie Adamie? Tak? 4 świece do wymiany w litru. Tutaj. Żarowe? To, tak, żarowe koszt. MK czy MK? M47. M47. Na piątek jest. No może być 250, a jak będzie źle szło, no to nawet 500. Okej, okay, a świece z faga mogą być? Mogą być. Dobra. No, to dobra. To tylko tyle, dziękuję. Dobra, to tyle. On chyba był z dziewczyną, nie? Coś, tak, tak, nie coś, tak, coś tam takiego było. A i słuchajcie, ja się pomyliłem z tą sondą Lambda. Tutaj występują dwie sondy Lambda i one są przed katalizatorami. Nie ma sondy za katalizatorem. To jest 97 rok. Silnik bez Vanos 4.6. Alpina. Alpina. Alpina.
właśnie pan prosił o te drgania, żeby zobaczyć Kamil, jak chodzi skrzynia biegów, nie? Mhm. Nie, no skrzynia biegów, zobacz, super. I zobacz, też tutaj są przyciski. Tak, właśnie widziałem. Fajne, nie? No, no. Bo skrzynia też jest jakaś tam przerobiona, nie? No tak. Do Alpiny. Wszystko od Alpiny. Ja tam patrzyłem na temperaturę, to wszystko ładnie tam wyglądało w komputerku, a tutaj jeszcze skanuję, jeszcze tak? Skanuję, zobaczymy. No wszystkie parametry tam były w normie. No tak. No. Tak jak były zadane, tak się mieściły w normie. Zobaczymy. Właśnie też się tak zastanowiłem. A to od tego, od otwartej szyby, bo mamy komputer. Słuchajcie, tu jest stare złącze pod maską, więc musieliśmy z kablem wyjść. Tak, a tu mówisz, że właśnie to nie. Ma. Takie na całym samochodzie. Tak. Nie? Tutaj widziałeś tarcze i klocki? Nie, tarcze. Nie patrzymy. No tarcze są w takim fatalnym stanie. Pan już kupił, ale no, sam jest zły na siebie, że nie przywiózł, bo byśmy od razu wymienili, by była sprawa jasna, nie? Akurat to jest taki newralgiczny ten. Trzeba zajrzeć do Tulei w ten kochacz. Dobra, zatrzymam się, zobaczymy, jak to będzie na wchodzi. I co, da się tam podnieść czy cokolwiek zrobić? Jakąś kalibrację? Właśnie patrzę. To zobacz. Ja bym mu zrobił kalibrację, zobacz jak on ma niskie obroty. Nie wiem czy dalej pójdzie. Nie, zostaw już. Zabierz. Daleko. Nie, to tam. I nawet pisz, właśnie, bo coś się tam wydarzyło. Ja mówię, co chodzi? Co to było? Przy skręcie w lewo, nie? Coś terkoczy. Wiesz, gdyby to było lewe powietrze, to by nam wyszedł błąd po prostu, wiesz, ubogiej mieszanki, aha, nie? Te uszczelki, które wymieniliśmy, to wiesz, no były twarde, no wyciek tylko oleju był, ale one też nie zasysały w powietrzu. Sonda wymieniona, nie wywala jej. Błędów żadnych nie wyrzuca. No właśnie. Co to kurde jest? Na rondo by trzeba wyjechać chyba. Nie, tutaj coś, wiesz co, przy tunelu trzeba zobaczyć, coś przy skręcaniu coś szura, wiesz, zaraz zobaczymy. Dobra, idziemy jeszcze na dół zobaczyć do filtra paliwa, wiesz? Okej. Tak, właśnie przyspiesza dobrze, skrzynia chodzi super. Właśnie przy tym skręcie w lewo coś szura, ale to mówi pan, że tam jakoś tarcza podkreśla, tak? Tak. No, zaraz zerknę. Czy filtr paliwa w ogóle był wymieniany? Tak. Był wymieniany. Paliwa jest nowy. No, poprzedni tam miał chyba z 2003 roku. Także... Tutaj poprawiłem jeszcze to otwieranie maski. W ogóle? Super. Proszę zobaczyć, teraz normalnie o. Bo tu chodzi, nie było tej tulejki po prostu. Ja włożyłem taką tulejkę i teraz przynajmniej to normalnie chodzi, nie? Kurczę, zastanawiam się, bo tak, wszystkie parametry zadane, wszystkie te chodzą dobrze. I chyba bym się pokusił o sprawdzenie tej kompresji, no. Żeby po prostu wiedzieć, na czym stoimy, nie? Bo tak się zastanawiam, co tu więcej, no. Gdyby to było lewe powietrze, to on też by nam wyrzucał po prostu ubogą mieszankę. Tej sondy już nie wyrzuca.
Ja też nie czuję tego zapachu, prawdopodobnie ten olej, który tam leciał z tyłu z separatora po prostu, on mógł śmierdzieć, nie? O, proszę, już nie ma tego. O, jest sucho, nie? Także to zostało usunięte. Bo jeszcze zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo pan dzisiaj chce wracać, tak? Czy nie? Czy pan nocuje? No, wolałby pan wrócić, tak? Wolałbym wrócić. No właśnie, bo ja też, kurczę, mówię tak, ja jeszcze mam dentystę i zrobimy tak, że ja zaraz tu Sebastianowi powiem i Sebastian z Kamilem sprawdzą tą kompresję i to będzie na tyle dzisiaj, co możemy zrobić po prostu, nie? I po prostu następnym razem się umówimy. Ja tylko pójdę do pani Ani, powiem co jak, bo jeszcze ten korek muszę dopisać, nie? Bo korek był uszkodzony i on na pewno też puszcza. No dobra panowie, to ja uciekam. Trzymajcie się Kamil, dajcie mi tylko znać co z tym, z tą kompresją, bo tam wiesz, bardzo mi zależy na tym. Jestem umówiony do stomatologa, więc uciekam. I kończymy na dzisiaj dzień pracy. Witajcie z rana, w związku z tym, że wczoraj była premiera filmu Z3. E36 i tam popełniłem gafę. Jak widać, nie wiem wszystkiego i tak naprawdę byłem zaskoczony tym, że w Z3 występowała szpera typu Torsen. No i akurat mamy tą Z3 u siebie na warsztacie, ponieważ w aucie zbliża się koniec przeglądu rejestracyjnego i tutaj Paweł właśnie wymienia uszczelkę misy. Jest do wymiany jeszcze uszczelka pokrywy zaworów. W każdym razie, wracając do szpery, nie dało mi to spokoju i zdjąłem korek, zajrzałem do środka i rzeczywiście ta szpera jest. O. Później pojadę samochodem, jak wszystko poskładamy i sprawdzimy podczas testu drogowego, jak ta szpera działa. Korzystając jeszcze z okazji, że robimy dalszą część wczorajszego dnia, jak wiecie, wczoraj musiałem jechać do stomatologa. Sebastian z Kamilem sprawdzili kompresję w Alpinie i jak to Sebastian wygląda? Jeżeli chodzi o kompresję, jest super, bo jest między 14 a 15 na wszystkich cylindrach. No i nie dało mi spokoju, ponieważ na pierwszym cylindrze wyrzucało cały czas, że manometr spadał do zera. A jak pamiętacie, walczyliśmy w tej XM5, co tam właśnie raz kompresja była, raz nie i się okazał? Okazało się urządzenie. O-ring się podwinął i dlatego po prostu ciśnienie raz spadało, raz nie. Więc wymieniłem o-ring, no i teraz jest urządzenie w pełni sprawne. No, także tak to wygląda. Urządzenia, którymi się posługujemy, też wymagają czasami serwisu. Trzeba je sprawdzać i czasami być po prostu dociekliwym, dlaczego tak się dzieje i nie wierzyć do końca w jakieś tam sytuacje. No, na tym polega mechanika, nie tylko mechanika, ale wszystko. Także ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tej Alpince kompresja jest w porządku, bo samochód jest w bardzo fajnym stanie. Ponadto zajmiemy się tym problemem tych drgań silnika. Poprawiło się to na takim etapie, że jak klient przyjechał do nas do warsztatu, to silnik cały czas drgał, on cały czas po prostu chodził tak. Wymieniliśmy te uszczelki, wymieniliśmy separator, przewód wodny, także to udało się zrobić. W każdym razie po tej wymianie ten silnik chodził tak, pracował równo i takie od czasu do czasu miał drgania. No w związku z tym klienta w ogóle jedzie M3E92 z Japonii i umówiliśmy się w ten sposób, że ta M3 przyjedzie prosto z Lory do nas. Przygotujemy ją do rejestracji, przekodujemy na Europę, zrobimy pełny serwis i jak będzie gotowa, to klient po prostu tak, przyjedzie tą Alpiną, zabierze sobie M3 i zajmiemy się tą Alpiną tak, żeby chodziła idealnie, jak na V8 przystało, czyli można położyć szklankę z wodą i nie ma być żadnych drgań. Tyle. Działamy, także zobaczycie sobie w dalszej części, jak pojadę z Z3 na próbę. No i zgodnie z umową jadę sprawdzić poprawność działania tej szpery. Korzystając z okazji chcę podziękować Maciejowi i Patrykowi z Bolesławca za cenne wskazówki, cenną wiedzę na temat Z3. Dziękuję wam bardzo. No kurczę, człowiek uczy się całe życie. Ja byłem przekonany, że w Z3 po prostu są zwykłe szpery cierne. A okazuje się, że tutaj jest szpera typu Torsen.
generalnie fajna sprawa. Sam mam taką w wyścigówce i to się bardzo fajnie sprawdza. Tylko w wyścigówce mam taką, która działa progresywnie, a tutaj w Z3 jest, ona działa 25%, także tak to wygląda. Najpierw zrobimy taki start z piskiem opon, zobaczymy, czy oba koła się kręcą, także zapraszam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Rafał. Odzwania pan. Dobrze, ja dzwonię w takich trzech sprawach. Tak, uszczeleczka zrobiona. Robię jeszcze uszczeleczkę pod deklem. I trzecia sprawa odnośnie tej szpery. Bo wprowadziłem pana w błąd. Ja nie wiedziałem, że w Z3 szpera jest typu torsen. Po prostu. I się go nie sprawdza tak, jak ja robię. Więc rozebrałem po prostu. Raczej zajrzałem tam do środka. Okazało się, że ten torsen jest. Trochę mnie zmyliło to po prostu, że nie było tabliczki i że ten tył był rozbierany. No i tyle, no zasugerowałem się tym, przyznaję się bez bicia. Nie, szczerze nie wiedziałem, że w Z3 jest po prostu torsem. I zrobiłem tak, zalałem nowy olej do... ten, który zlałem, nie był w złym stanie, ale zalałem nowy olej, pojechaliśmy zrobić próbę taką drogową i szpera działa bardzo dobrze, powiem tak. No, to był fan. Tak, był fan i chcę pana przeprosić, no kurde, aż jestem nawet, no po prostu, moja niewiedza, no. Jak ktoś, kto potrafi fajnie jeździć samochodem, przetestuje sobie w Z3 szperę, to myślę, że... No bardzo dobrze, fajnie zawija, fajnie, no ruszyłem też po prostu tak z buta, żeby dwa koła, no wszystko działa, no powiem tak, o, i tyle. Także to jest... Tak, to jest ta dobra wiadomość i tyle. No, miska zrobiona, zrobię jeszcze, jestem w trakcie wymiany uszczelki jeszcze pod deklem, bo już chcę panu tak zrobić po prostu, żeby nie było ten. Tą wymianę oleju w dywsze ma pan ode mnie gratis w ramach przeprosin. O, także tak. Fajnie, no. Fajnie. Dobra, no to co? Możemy się umówić? Ja myślę, że na jutro, bo też bym chciał silnik jeszcze umyć, tak żeby po prostu diagnosta się tam niczego po prostu nie przyczepiał. Świetnie. I tyle. Dam znać i już, to w kontakcie. Dziękuję bardzo. Świetnie, dzięki. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.